Thank you.
Dobry wieczór, drodzy Państwo. Bardzo miło nam Was widzieć wreszcie na żywo. Witam Państwa bardzo serdecznie w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko na jubileuszowym 5. Śląskim finale konkursu popularyzatorskiego dla doktorantów 3-Minute Thesis, czyli doktorat w 3 minuty. Przez te 5 edycji w konkursie wzięło udział prawie 100 doktorantów ze śląskich uczelni, z różnych ośrodków naukowych, a sam format stał się rozpoznawalny i z roku na rok cieszy się większą popularnością. I od 5 lat organizatorami dzisiejszego wydarzenia jest Politechnika Śląska, a z jej ramienia Centrum Popularyzacji Nauki oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów. A dzisiejszy finał poprowadzi dla Państwa, i tu proszę o wielkie brawa, Aleksandra Ziemińska-Buczyńska. I drodzy Państwo, jedyny nieoceniony Jan Maroszek. Drodzy Państwo, serdecznie, bardzo serdecznie witamy gospodarzy politechnicznych w Łości, pana profesora Tomasza Trawińskiego, prorektora do spraw infrastruktury i promocji. Oraz pana profesora Marka Pawełczyka, prorektora do spraw nauki i rozwoju. Witamy również bardzo serdecznie panią przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, panią Barbarę Balon. Równie serdecznie witamy panie i panów dziekanów Wydziałów Politechniki Śląskiej i promotorów naszych dzisiejszych finalistów obecnych tutaj na sali. Doktor habilitowany inżynier Grzegorz Nowak, profesor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry, witamy. I doktor habilitowana Irena Polewczyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Witamy. Witamy bardzo serdecznie. No i finaliści, finaliści, krzycz, witamy finalistów. I tu słuchajcie, największe brawa, finaliści Finaliści konkursu edycji. Tegorocznego, piątej edycji. Piątej witamy edycji. Was bardzo serdecznie. Oraz wszystkich wspaniałych gości. Drodzy Państwo, bardzo miło Was powitać. Zanim przedstawimy skład tegorocznego jury i sylwetki finalistów, koniecznie musimy serdecznie powitać sponsorów nagród w konkursie. Firmę JAS FBG, firmę AJUT i pana prezesa Brunona Gabrysia, KSSE oraz panią Agatę Buchci, która jest przedstawicielem naszego partnera EMT Systems, którzy ufundowali nam nagrodę inżynierską.
Również grupa Helion i firma ProScience są sponsorami nagród w tegorocznym konkursie. I warto powiedzieć, jakie też są te nagrody, ponieważ nasi wspaniali finaliści mają szansę zawalczyć o 3 główne nagrody. Nagroda pierwsza, 4000 zł, nagroda druga, 3000 i nagroda trzecia, 2000 zł. Cóż jeszcze powinniśmy powiedzieć, Jasiu? Na przykład o patronach. A na przykład patroni dzisiejszej imprezy to Rada Upowszechnienia Nauki Polskiej Akademii Nauk i prezydent miasta Gliwice oraz University of Queensland, Australia, którzy stworzyli tenże format znany nam już od 5 lat, jak powiedzieliśmy, czyli 3-minute thesis. No właśnie, 2 słowa o samym formacie, drodzy Państwo. Formuła, jak Jaś już wspomniał, przywędrowała do nas z Australii. W Polsce do tej pory odbyły się edycje w Łodzi, Poznaniu i 4 poprzednie na Śląsku. Formuła samego konkursu jest bardzo prosta. Doktorant ma 3 minuty, żeby w sposób przystępny dla szerokiej publiczności przedstawić swoją pracę doktorską. Może do tego celu użyć jednego statycznego slajdu, nie może natomiast używać żadnych rekwizytów, prócz samego siebie. No i sądzę, że pora przedstawić tę drugą stronę, nazwijmy to, czyli nasze jury, któremu w tym roku przewodniczy pani profesor Iwona Lewe. Witamy serdecznie, brawa. Pani profesor reprezentuje Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W pracy badawczej interesują ją m.in. zagadnienia komunikacji audiowizualnej, strategie retoryczne nowych mediów i mediów tradycyjnych oraz zjawiska dwujęzyczności w kontekście cywilizacyjno-kulturowym. Mówiłem ci, te słowa bardzo trudne tutaj dałaś, ale to taka specjalność pani profesor. Prowadzi pani profesor również zajęcia dydaktyczne z genealogii lingwistycznej, poetyki reklamy, stylistyki, wypowiedzi publicznej, języka w mediach, podstaw retoryki, kursy z fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni języka polskiego, kultury języka czy językoznawstwa pragmatycznego na polonistyce. Strach się bać. I właśnie to była fantastyczna próbka tego, w jaki sposób należy ćwiczyć język przed wystąpieniami publicznymi. No właśnie, ale jeszcze do tego, to nie wszystko, no bo pani profesor jest jeszcze opiekunem koła naukowego doktorantów językoznawstwa. Również jest autorką opracowań z zakresu autopromocji polskich mediów, praktyk dyskursowych w polskiej telewizji oraz nowej retoryki. Pani profesor, wszystko znaleźliśmy, wszystko o pani, po prostu wszystko. No drodzy ja. Państwo, wielkie oklaski dla pani profesor Iwony Lewe. Brawa. Ponadto w skład naszego jury wchodzi pan profesor Tomasz Francuz, dziekan Wydziału Lekarskiego i kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo i naukowo interesuje się chorobami cywilizacyjnymi, a zwłaszcza cukrzycą i związkami z rozwojem nowotworów. Jest aktywnym popularyzatorem nauk ścisłych wśród młodzieży, a szczególnie bliskie jest mu połączenie medycyny z informatyką. I drugi pan... W kolejności pan profesor Andrzej Katunin, inżynier, pracujący w Instytucie Podstaw Brawo. Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Zajmuje się charakterystyką zachowań polimerów i kompozytów polimerowych. Jest autorem zgłoszeń patentowych związanych z materiałami kompozytowymi. Jest również wybitnym popularyzatorem nauki. W 2017 roku otrzymał takąż właśnie nagrodę popularyzator roku w kategorii naukowiec. Jest uwielbiany przez swoich słuchaczy, szczególnie tych, którzy lubią słuchać o fraktalach, właśnie. Ogromne brawa, drodzy Państwo. Dziwne było to zdziwienie w międzyczasie. Zastanawiałeś się, co powiedzieć, prawda? Cieszę się. To znaczy, że się czegoś nauczyłeś. Ja mam dla Państwa kolejną osobę z jury. Jest to pan profesor Robert Michnik, prodziekan do spraw współpracy i rozwoju Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Świeżynka w jury, drodzy Państwo, pierwszy rok w tym składzie. Pan profesor jest specjalistą z ogromnym doświadczeniem w obszarach związanych z biomechatroniką i biomechaniką. Zawodowo zajmuje się badaniami związanymi z oceną funkcjonowania narządu w ruchu z wykorzystaniem symulacji numerycznych, pomiarów również doświadczalnych i technologii wirtualnej rzeczywistości. Tworzy nowoczesne metody diagnostyki pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, inżynierskie metody wspomagania treningu sportowego oraz biomechatroniczne urządzenia i systemy pozwalające na diagnostykę wad postawy i prowadzenie monitorowanej fizjoterapii. Zgadza się? Zgadza się. Do tego aktywny popularyzator nauki, szczególnie w grupie dzieci i młodzieży. I aktywny fizycznie również. Wielkie brawa. Brawa.
Jak na prawdziwego mechatronika przystało. No i ostatnia osoba, kto nam jeszcze został? Pani Natalia Osica. Witamy serdecznie, pani znamy Natalio. Taką panią znamy. Brawa. Jest założycielką firmy ProScience, pierwszej w Polsce firmy PR dla naukowców, instytucji nauki i uczelni, której misją jest wsparcie dialogu między nauką i otoczeniem. Specjalizuje się w promocji nauki, kreowaniu wizerunku i budowaniu relacji. Jest z wykształcenia socjologiem ze specjalizacją w zakresie mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, które mogą być w ramach obradów jury dzisiaj. Mamy wielką nadzieję, że dacie radę. Może się przydać. Drodzy Państwo, jury ocenia zarówno sposób prezentacji, jak i zawartość merytoryczną. Dlatego też mamy tak różnorodne tematycznie jury. I to właśnie Państwo, nasi jurorzy, wskażą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie. Natomiast Państwo zgromadzeni tutaj na sali, przyznajecie swoją nagrodę, nagrodę publiczności. Natomiast osoby oglądające nas w mrowisku otrzymały formularze, te formularze, które Państwo macie przed sobą. Tam znajdują się nazwiska naszych finalistów i możecie zagłosować na osobę, która Wam się najbardziej podobała. Natomiast dzięki wsparciu Centrum Promocji i Komunikacji Politechniki Śląskiej możecie nas też oglądać w streamingu na YouTube Politechniki Śląskiej i w linku pod tą właśnie transmisją oraz na Facebooku Centrum Popularyzacji Nauki dostępny jest formularz głosowania elektronicznego i Państwo, którzy nas oglądają przez internet, będą mogli zagłosować elektronicznie. Link będzie aktywny po zakończeniu prezentacji finałowych przez 30 minut. Doktorant otrzymujący najwięcej głosów otrzymuje nagrodę publiczności ufundowaną w tym roku przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów i właśnie dzięki Państwa głosom będziemy mogli wskazać osobę, która najbardziej spełniła Wasze oczekiwania jako popularyzator swojego doktoratu. Pani Agato, nie ma Pani jeszcze wypełnionej tej kartki? No dobrze, to dobrze, przyda się później. To jest Pani Agata Buchcik, przedstawicielka firmy sponsora EMT Systems. Brawa dla Pani Agaty. Pani Agata pomoże w wyborze laureata specjalnej nagrody inżynierskiej. Tak jest. Jest to voucher na wybrane inżynierskie szkolenie dla naszego zwycięzcy. Natomiast myślę, że to już ten moment, kiedy powinniśmy przedstawić naszych finalistów, prawda? Jest taka magiczna karteczka dokładnie, na której mamy od 1 do 10 cyfry numerki. Chyba już wszyscy wiecie, tak? To jaki ma numer cyfrę. No i jest pewna osoba z numerem 1, która rozpocznie dzisiejsze zmagania, dzisiejszy finał. A jeszcze chwileczkę, najpierw Was przedstawimy, spokojnie. Wiem, że Wy w blokach startowych, ale Panie Janie, bardzo proszę przeczytać nazwiska i afiliacje, żebyśmy wiedzieli, z kim my w ogóle dzisiaj pracujemy. Dokładnie, jest tego trochę. Właśnie rozpocznie Pani już wywołana, Pani Weronika Port z Uniwersytetu Śląskiego. Brawa, brawa, brawa. A jeśli chodzi o temat, to jest 5G, pająki i biologia molekularna, czyli jak promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na procesy komórkowe. To jest temat, zgadza się, tak? Zgadza się, dobrze. Kto jest drugi? Drugi. Ja cię wykorzystam, po drugi prostu. To pan Dominik Smyczek z Politechniki Śląskiej. Brawa wielkie. Witamy bardzo serdecznie. I temat to Proszę, nie udało się, jednak ten trening aparatu mowy nie wyszedł na początku. Ja nie wiem, za słabo ćwiczyłeś chyba za słabo. Patrz, no nie umiem. Geopolimery. Geopolimery w służbie gospodarki odpadów, wełny mineralnej o obiegu zamkniętym. Zgadza się, poza pierwszym słowem. To jest kolejny? Numer 3, niech no znajdę. Pan Jakub Łagiewka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy imieniem Jana Długosza. Brawa. Kto występuje z numerem 4? No jeszcze może powiemy, jaki obszar, tak? Jaki tytuł powiemy. No patrz. Nie, wiecie co, ja po prostu z nim nie wytrzymam. Cyklodekstryny. Szybkie rozwiązanie na czystą wodę. No. Brawo, to Ola. No teraz czwórka. Pani Joanna Kruszyńska-Szweda, Uniwersytet Śląski. Gdzie pani jest, pani Joanna? Niech się pani pokaże. Wpływ aktywności muzycznej na rozwój społeczny u dzieci w spektrum autyzmu. Bardzo ważny temat. Ja ale masz łatwe słowa, powiem ci. No dobrze, piątka. Pani Katarzyna Sindera, Instytut Inżynierii Chemicznej. Pan człowiek w smogu, smog w człowieku, problem XXI wieku. Dałam radę? Proszę bardzo, pani Katarzyna, wielkie oklaski. Drodzy Państwo, jedziemy dalej. Szóstka, dalej. Pan Kacper Kuta, Politechnika Śląska. Gdzie pan jest, panie Kacprze? Proszę bardzo, pan Kacper, Dedal czy Ikar o żywotności satelit. O, faktycznie mam prostsze tytuły, wiecie, naprawdę. No właśnie, dobra, siódemka moja, niech no, będzie, dobrze, słuchaj. Niech będzie. O, widzisz. Pan Eryk Goldman, Politechnika Śląska, brawa. I masz prosty tytuł, wiesz co? Beton czuje.
To jest niesprawiedliwe po prostu. Dobrze, ósemka. Pan Krzysztof Grzyb, Politechnika Śląska. Czy konstrukcje budowlane potrafią mówić? Brawa. Z numerem 9 mamy panią Katarzynę Nowak z Politechniki Śląskiej. Brawa wielkie. Aha. Krzywy familok w piekarach, proszę państwa, czyli o nowych możliwościach prostowania budynków słów kilka. No jak ci tak dobrze idzie, to dziesiątkę też możesz. No to dziesiątka. Anna Ledwoń, Śląski Uniwersytet Medyczny. Mamy panią Anię, jest pani Anię. Dzień dobry, witamy, dobry wieczór. Z tematem wirtualna rzeczywistość przyszłością stomatologii. Drodzy państwo, tych 10 finalistów za chwileczkę w 3 minuty przedstawi swoje doktoraty, ale zanim zaczniemy, chciałabym serdecznie zaprosić pana rektora Tomasza Trowińskiego oraz panią magister inżynier Barbarę Balon, żebyście życzyli naszym finalistom dużo, dużo szczęścia i powiedzieli dwa słowa od siebie. Szanowni państwo, członkowie jury, doktoranci, no cóż możemy powiedzieć. Bardzo nam jest miło, że przystąpiliście do tego konkursu i jestem przekonany, że już jesteście zwycięzcami. Panie Wirojcie, ja chciałem powiedzieć, że czas start, ale obawiam się, że może tego czasu dla mnie by było zbyt wiele. Ja myślę, że te 3 minuty wypełnicie państwo treścią taką treścią, która nas porwie. Ja oczekuję tych wystąpień z wielką niecierpliwością. Pamiętam edycje wcześniejsze, zawsze byliśmy pod wrażeniem, a dzisiejsza tematyka zapowiada się wspaniale. Życzę powodzenia. Ja ze swojej strony witam was bardzo serdecznie. Trzymam kciuki za każdego z was. W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów, my doktoranci wspieramy doktorantów, was doktorantów. Chociaż jesteście bardzo odważni, że postanowiliście przenieść nas w wasz świat naukowy. Nie mogę się doczekać, więc jeśli w drodze życzy się połamania nóg, w jeździe szerokiej drogi, to jak ktoś opowiada, to można łamanie języka. Tego wam właśnie życzę. Pani profesor potwierdziła. No to czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, bardzo proszę. Drodzy państwo, to co? No chyba zaczynamy. Czy jesteście gotowi wobec tego na tę batalię, jak już powiedziałem na początku? Jesteście gotowi, bo to jest fajna rzecz, fajna impreza. Możecie się wykazać, a my na to, tak jak pani Barbara Basia powiedziała, czekamy z niecierpliwością, żeby się dowiedzieć, o czym wy tworzycie wasze doktoraty. To co? Do boju. Zapraszamy panią Weronikę Porc, Uniwersytet Śląski. Tytuł? To był ten, no, łatwy ten tytuł. Łatwy. 5G, pająki i biologia molekularna, czyli jak promieniowanie elektromagnetyczne wpływa na procesy komórkowe. Szanowni państwo, proszę mi powiedzieć, kto z państwa kiedykolwiek widział w swoim domu pająka? Proszę o podniesienie ręki. A kto z państwa widział pająka na dworze, na przykład w ogrodzie czy w lesie? Wcale mnie to nie dziwi, ponieważ pająki zasiedlają niemal każdy zakątek naszej planety, w tym środowiska silnie związane z człowiekiem. Szacuje się, że na świecie liczebność pająków sięga biliardów osobników. To oznacza, że na jednego człowieka przypadają 3 miliony pająków. Niesamowita liczebność. Jak widzimy, pająki są obecne w naszym środowisku na co dzień. Podobnie jak obecne jest promieniowanie elektromagnetyczne, czyli nieodłączny towarzysz nowoczesnych technologii. Z czym jeszcze może kojarzyć nam się promieniowanie elektromagnetyczne? Oczywiście z siecią 5G. Zdania na temat tego kontrowersyjnego 5G są co najmniej podzielone. Z jednej strony słyszymy, 5G to śmierć, ale z drugiej strony mówią nam, że bez 5G nie mamy przyszłości. I w tym momencie sporu pojawiam się ja w roli mediatora i badacza i powiadam, zbadajmy wpływ 5G na pająki, albowiem żyją one u boku człowieka i będą świetnym modelem badawczym. Żeby nie rzucać słów na wiatr,
Dzielnie zamykam się w moim laboratorium na dobre kilka miesięcy o samym chlebie i energetykach i wytrwale eksponuję pająki na promieniowanie elektromagnetyczne. Następnie badam jego wpływ na procesy komórkowe, na najważniejsze procesy komórkowe, których nawet najmniejsze zakłócenie może przyczynić się do powstawania wielu chorób. Parametry dobieram tak, aby moje badania mogły zostać w przyszłości powtórzone na komórkach innych gatunków, w tym na komórkach ludzkich. Jeśli chodzi o pająki i skoro już są moim modelem badawczym, moja naukowa ciekawość nie pozwala mi nie sprawdzić, czy przypadkiem pajęcza sieć nie będzie miała właściwości ochronnych przed 5G. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pająki staną się biologicznymi wskaźnikami poziomu zanieczyszczenia promieniowaniem elektromagnetycznym środowiska. Ja zostanę znana z tego, że rozstrzygnęłam spór o 5G, a my jako ludzkość w końcu będziemy wiedzieli, czy nowoczesne technologie odbiją się na zdrowiu naszym i innych organizmów żywych, czy też nasz nowy technologiczny świat, który budujemy, okaże się po prostu wspaniałą utopią. Dziękuję. Wielkie oklaski. Dziękujemy bardzo. To co, ja oddam mikrofon, a ty odpytasz jury na okoliczność. Poprosimy wobec tego o pytania, o opinię, jeśli chodzi o jury. Prosimy bardzo. Dzień dobry, gratuluję prezentacji. Na początek pytanie. Jak pani padła na ten pomysł, żeby połączyć pająki z 5G albo 5G z pająkami? No właśnie tak jak wspomniałam, tak naprawdę pająki są obecne w naszym środowisku i właściwie na każdym zakątku naszej planety, więc towarzyszą człowiekowi, też istnieją, żyją w środowiskach silnie zurbanizowanych, więc jest to taki dosyć ciekawy model badawczy. Poza tym właśnie interesuje mnie to, jak sieć pajęcza będzie działała, czy będzie miała jakieś właściwości ochronne przez 5G. Dokładnie mi chodzi, skąd pająki w pani życiu? To jest dla mnie ciekawe. Myślę, że zjawiły się przez przypadek, podobnie jak moja pani promotor, która zasugerowała mi te pająki i właściwie stwierdziłam, że jest to wspaniały pomysł. Dobry wieczór. Ja może krótki komentarz. Bardzo ciekawe, niezwykłe połączenie 5G i pająki. Może to temat na Ig Nobla? Mam nadzieję. I w tę stronę zmierzajmy. Pani Weronika też, proszę Państwa, się będzie bardzo dobrze w Szwecji prezentować. Proszę zobaczyć, jak dobrze wygląda. Jest elegancka, w najnowszych modnych kolorach tego sezonu, a do tego jest kobietą, zwracam uwagę, a tam się bardzo elegancko kobiety prezentują, dobrze wypadają, więc szerokiej drogi do tego Nobla. Dziękuję. I jeszcze jeden komentarz, oprócz tego, jak pani Weronika wygląda, a taki tandem, jak się wygląda i co mówi, dobrze robi na promocję. To przy okazji, ale chciałam powiedzieć, że też pani Weronika dobrze mówi, bo na przykład zauważyło moje ucho, że pani się pobawiła słowem w tej prezentacji, mówiąc zamiast bo, zamiast ponieważ potocznego, albowiem coś się wydarzy, a to takie jest eleganckie też dla ucha. Zwraca też uwagę, a po to też tu państwo są, żeby trenować, jak zwracać uwagę większości nie zorientowanych na państwa tematy specjalistów. No ja gratuluję wystąpienia. Pająka dzisiaj widziałem, czyli wszystko gra. Przekazuję głos dalej. Ja tylko chciałem pogratulować jeszcze pani odwagi dodatkowo, dlatego że duża część ludzi boi się pająków i mam nadzieję niewielka część ludzi boi się 5G. Jeżeli to są rozdzielne grupy, to będziemy mieli całkiem dużą populację oponentów. Niemniej jednak też przyłączam się do tych gratulacji i życzę tego Nobla. No i rozstrzygnięcia tego sporu, szczególnie dziękuję, związanego z 5G. To ja jeszcze docenię sposób, w jaki ustrukturyzowała pani wypowiedź. Słuchałam z zainteresowaniem od początku do końca. Duża naturalność zaangażowała mnie pani w tę historię. Mowa ciała świetna. Dziękuję. Gratuluję. Czy jeszcze jakieś pytanie, jeszcze jakaś opinia? Jeśli nie, to dziękujemy, bardzo dziękujemy. Dziękuję pani bardzo. Weronika Pors, brawa, jeszcze raz jeszcze wielkie. Jeszcze raz wielkich brawa dla pani Weroniki. To co, zapraszamy drugą osobę? Mamy, tak, osobę z numerem 2. Pan Dominik Smyczek, Politechnika Śląska. Geopolimery w służbie gospodarki odpadów, wełny mineralnej o obiegu zamkniętym. Scena jest pana. 3 minuty dla pana.
Dzień dobry, ja nazywam się Dominik Smyczek i chciałbym powiedzieć parę zdań na temat odpadów z wełny mineralnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Szanowni Państwo, na naszej planecie możemy rozróżnić dwa modele zarządzania surowcami. Model gospodarki liniowej, który zakłada początek i koniec życia surowca, produktu oraz model cyrkularny, który zakłada nieskończoność materii w przyrodzie. Daje naszym surowcom nieśmiertelność. Szanowni Państwo, w momencie wdrożenia przez człowieka produkcji tworzyw sztucznych zaburzyliśmy ten obieg materii w przyrodzie. Konsumpcyjna natura człowieka wdrożyła liniowy model gospodarki zasobami, działając na zasadzie wyprodukuj, użyj, wyrzuć. Wiele lat zajęło nam, zanim zorientowaliśmy się, że to, co robimy, jest złe. W momencie wdrożenia przez Unię Europejską strategii opartej na gospodarce o obiegu zamkniętym, ponownie wdrażamy ten cykl w życie. Ja w swojej pracy doktorskiej pragnę zamknąć obieg odpadów wełny mineralnej. Hipoteza, jaką sobie postawiłem, brzmi: wełna mineralna jest doskonałym surowcem do produkcji geopolimerów. Ktoś zapyta, dlaczego wełna mineralna? Szanowni Państwo, w dobie termomodernizacji tego odpadu powstaje bardzo dużo. W dodatku wełna mineralna jest odpadem trudnym w zagospodarowaniu, dlatego że włókna mineralne są niepalne. Wełna jest bardzo trudna w obróbce mechanicznej. W dodatku wełna posiada małą masę względem dużej objętości. Z tego względu jest niewiele składowisk, które przyjmują ten odpad. Koszty zagospodarowania są wysokie. No i niestety część tego odpadu też trafia na składowiska nielegalne. Tutaj moim zdaniem z pomocą przychodzi pojęcie recyklingu w postaci geopolimeru. Czym są geopolimery? Geopolimery to grupa innowacyjnych, ekologicznych materiałów o bardzo szerokim zastosowaniu. Główną zaletą geopolimerów jest fakt, że ich produkcja generuje do 8 razy mniej emisji CO2, dwutlenku węgla, niż produkcja konwencjonalnego betonu. Jak pozyskać geopolimer? Szanowni Państwo, potrzebujemy sypki materiał bogaty w glin i krzem oraz środowisko zasadowe, aby doszło do reakcji wiązania. Analiza przeprowadzonych przeze mnie wyników badań wykazała, że wełna mineralna posiada doskonały skład chemiczny bogaty w glin i krzem, co czyni ją idealnym glinokrzemianem. W dodatku wyciąg wodny z wełny mineralnej posiada zasadowe pH. Co więcej, włóknista struktura wełny poprawia niektóre właściwości mechaniczne geopolimeru, takie jak wytrzymałość na zginanie, a nawet nadaje geopolimerowi pierwotne cechy wełny, takie jak dobra izolacyjność. Szanowni Państwo, ja w swojej pracy doktorskiej pragnę opracować recepturę, która da nowe życie odpadom z wełny mineralnej. Odpowiedź mi tak, wełna mineralna jest idealnym surowcem do produkcji geopolimerów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Szanowne jury, cóż powiecie? Dziękujemy panu także za elegancję. Tym razem proszę zobaczyć, zwracam się do publiczności, jak nasz mówca wygląda. Elegancko w garniturze o odpowiednim kolorze navy blue, który wzbudza nasze zaufanie. Mówił także w tempie takim spokojnym. Ja wiem, że kontrolował pan sobie ekran, ale dla mnie jako bez tej kontroli, dla ucha, było to tempo odpowiednie, które potrafiło zsynkretyzować wszystkie treści. Obronił się pan także tłumacząc w drugiej minucie swojego wystąpienia, cóż to jest ten tajemniczy geopolimer, bo mamy tu upowszechniać naukę. No i ja znam zaplecze i także teraz zwracam się do widowni. Mają państwo przed sobą doskonalszy slajd w porównaniu do wystąpienia pana przed eliminacjach, który nas zasypał rysunkami obiegu gospodarki, niekoniecznie zamkniętego. Uczę się na błędach. Świetnie, o to chodziło. A ja też chciałem się przyłączyć do tego, ale jako nie inżynier muszę powiedzieć, że to, co mnie bardzo zainteresowało w tej prezentacji, to to, że byłem w stanie zrozumieć, czym się pan zajmuje, czyli jest tu spełniony ten warunek właśnie prostoty i przekazu do szerokiej grupy osób, niekoniecznie fachowców w tej dziedzinie, i rzeczywiście po wysłuchaniu tej pana prezentacji nie tylko wiem, czym się pan zajmuje, ale jaki to ma sens i dlaczego to jest ważne. Także dla mnie są to bardzo istotne informacje, które no, mogą zmienić. Tak? Jestem teraz, czuję się przekonany, że ta pana praca ma jakiś sens i ona może coś zmienić. W dodatku jestem w stanie powiedzieć, co ona może zmienić. Także jak na te 3 minuty uważam, że przekazał nam pan naprawdę bardzo, bardzo dużo treści. Bardzo i dziękuję. Jestem pełen podziwu
dlatego że się to panu udało. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tą prezentację. Pozwolę sobie skomentować jeszcze pewną rzecz, która nie była tutaj wspomniana. Mianowicie bardzo mi się podobał pana kontakt z widownią. Mówił pan do nas. Nie mówił pan Dziękuję. Sobie w przestrzeń gdzieś tam, tylko do nas. I jako inżynier mam do pana pytanie. Proszę. Ten geopolimer jest niewątpliwie produktem tej gospodarki obiegu zamkniętego, natomiast uwięzimy tą wełnę mineralną w tym geopolimerze i co dalej? Idea jest taka, że w momencie, kiedy dojdzie do rozbiórki budynków powstałych z geopolimeru, to ponownie odpad z geopolimeru przetworzymy w kolejny geopolimer, oczywiście wzbogacając, odejmując pewne składniki. A idea jest taka, żeby nadal geopolimer krążył w obiegu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za prezentację. Kolejny temat, który ma szansę mieć wpływ społeczno-gospodarczy i to jeszcze tutaj mamy temat, który wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju. Tak jest. Gratuluję. Świetnie, że zaczął pan od kontekstu i wyjaśnił nam, czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym, bo dzięki temu mogliśmy wejść w świat pana badań. W tym obszarze prezentacji chciałabym docenić gestykulację. Pana gesty wspierały dziękuję. To, co pan mówił. I też zastosował pan technikę pytań-odpowiedzi, dzięki czemu mogliśmy co jakiś czas sami jeszcze bardziej się angażować w tę wypowiedź, która dotyczyła jednak materii niełatwej. Także gratuluję i dziękuję. Bardzo dziękuję. To na koniec ja jeszcze sobie pozwolę dwa słowa powiedzieć. Slajd zdecydowanie lepszy niż w eliminacjach, bardziej czytelny. Prezentacja tak samo, super. Dużo lepiej to wypadło dzisiaj niż tam parę tygodni temu. Precyzyjniej. Konkretniej, także tu się wszystko zgadza, jednej rzeczy mi zabrakło. Tak. Co z tych geopolimerów będziemy robić? To będą cegiełki, z których będziemy budować domy, czy... Idealnie by było, tak bym chciał bardzo, żebyśmy jednocześnie mieli bloczek zbudowlany, który równie daje izolacyjność. No i tego troszkę zabrakło na koniec. Jasne, rozumiem. Chociaż cegiełki są tam na zdjęciu. Tak, tak. Super, gratuluję i... Bardzo dziękuję. Super. Bardzo dziękujemy. Tak, czekamy z niecierpliwością na ten geopolimer, który będzie w obiegu zamkniętym. Jeszcze raz wielkie oklaski dla pana Dominika Smyczka z Politechniki Śląskiej. Dziękuję. No to czas na następną osobę wobec tego, drodzy państwo. Będzie to pan Jakub Łagiewka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy imieniem Jana Długosza. A ponieważ masz problemy z czytaniem tytułów, cyklodekstryny, szybkie rozwiązanie na czystą wodę. Dzień. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, moją prezentację chciałbym rozpocząć od krótkiego pytania, czyli kto pije wodę? Każdy, dlatego też cel i powód moich badań jest już jasny. Chcę pić wodę czystą i nieskażoną. Nieskażoną, na przykład zanieczyszczeniami organicznymi, do takich zanieczyszczeń możemy zaliczyć farmaceutyki, pestycydy czy też barwniki. Te zanieczyszczenia są obecne w wodzie w niskich stężeniach. Mam tu na myśli mikrogramy na litr, czy też parę gramów substancji w milionach litrów wody. Przez to te zanieczyszczenia nie były, systemy oczyszczania ścieków nie były projektowane pod kątem usuwania tych zanieczyszczeń, co było błędnym podejściem, ponieważ te zanieczyszczenia cechuje silna aktywność biologiczna prowadząca do nowotworów czy też mutacji. Proszę sobie wyobrazić strąg tęczowy po ekspozycji na wodę zawierającą diklofenak, popularny w ostatnim czasie lek przeciwzapalny, ma zapaloną wątrobę i nerki tym związkiem chemicznym, co jest przerażające, ponieważ już nie tylko będziemy pić skażoną wodę, ale i również spożywać skażoną żywność. To jest przerażające, bo i tak na sam koniec to my będziemy końcowymi odbiorcami tych zanieczyszczeń. Dlatego też ważne jest, abyśmy znaleźli odpowiednie sposoby na usuwanie tych zanieczyszczeń. Z mojej strony mogę Państwu zaproponować materiały cyklodekstrynowe. Cyklodekstryny to rodzaj cukrowców o strukturze pierścienia. Cechuje je duże powinowactwo do związków organicznych. Właściwość ta była wykorzystywana wcześniej w farmacji, poprzez tworzenie kompleksów inkluzyjnych ze związkami organicznymi, tak jakby nawlekalibyśmy palec, którym jest cząsteczka organiczna, na pierścień cyklodekstryny, nawlekanie pierścionka na palec. W trakcie moich badań otrzymuję materiały nierozpuszczalne w wodzie, które w kontakcie ze ściekiem wodą skażoną będą działały jak filtr wyłapujący zanieczyszczenia organiczne, a pozostawiające jedynie cząsteczki czystej i nieskażonej wody.
Dlatego też argumentami przemawiającymi za moimi materiałami są wysoki stopień usuwania zanieczyszczeń, szeroki zakres pracy w środowisku silnie kwasowym, silnie zasadowym, praca przy wysokim stopniu zasolenia, ale i uwaga, co najciekawsze, szybki czas pracy. W ciągu jednej minuty aż 80-90% usuwania zanieczyszczenia. To jest o tyle ciekawe, że moglibyśmy to wykorzystać przy systemach dynamicznych, gdzie by mój materiał stanowił wypełnienie w postaci sproszkowanej, jak węgiel aktywny, jako wypełnienie kolumny przy ciągłym przepływie zanieczyszczenia. W ten sposób moglibyśmy już usuwać zanieczyszczenia nie w długim okresie przy ciągłym przepływie, ale w ciągu jednej minuty byśmy już pozbywali się 80-90% zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie byłoby ciekawym elementem przy usuwaniu ścieków przemysłowych, oczyszczaniu ścieków przemysłowych, ścieków szpitalnych czy też ścieków komunalnych. Dlatego też mam nadzieję, że w przyszłości Państwo i ja będziemy cieszyć się czystą i nieskażoną wodą, zdrowym środowiskiem, ale i również niezagrożonym zdrowiem. Dziękuję za uwagę. Wielkie oklaski. Drogie jury, kto pierwszy? Dziękujemy panu Jakubowi. Prosimy o opinię, o komentarze, pytania. Dzień dobry. Podobało mi się, jak pan trochę tańczył na parkiecie. To było fajne, nawet zastanawiałam się, czy tak przesuniemy się tu, ale nie, idealnie zwrócił pan z powrotem, ale to było bardzo dobre, bardzo naturalne też. W ten sposób utrzymuję jakby też pewność siebie i przez to też staram się w ten sposób nie gubić rytmu i idę wtedy blokami prezentacji. Bardzo fajnie, bo to też zwiększa dynamikę wypowiedzi. Ja zwróciłam uwagę nie tylko na strukturę pana wypowiedzi, bo przeprowadził mnie pan przez cały problem, który pan bada od początku, pokazując kontekst, i też cieszę się, że to jest kolejny temat, który jest związany z niezwykle ważnym dziś problemem naszej planety, czyli wodą. Zwróciłam uwagę na gestykulację, bardzo naturalną i wiem, że to było przemyślane, tak? Chociażby ten pierścień, także widzę, że pan na to dużo czasu poświęcił. Najlepszy sposób na wyjaśnienie tego było. Bardzo fajnie, dziękuję. Ja również dziękuję za prezentację, za to, że parę korekt po porównaniu z eliminacjami pan wykonał. Ciągle mamy kolumny, środowiska zasadowe, środowiska kwasowe i elementy takie w parusekundowych pana ciągach, które nie pozostają zrozumiałe dla szerokiej rzeszy odbiorców. Natomiast wygrywa pan w tej prezentacji takimi przymiotnikami, takimi sformułowaniami, na których akcent pan kładzie, typu przerażające to było. Chcielibyście być zdrowi, prawda? Będziemy mieć czystą wodę. Więc te elementy niwelują to, że w pewnym momencie wow, ale chyba nie wiem, co to, które by to było środowisko zasadowe i czynniki kwasotwórcze, więc tu się pan wybronił. Ciągle także widzimy przed sobą taki obrazek przerażającego ścieku, czy ścieków, które wpadają do pewnie rzeki, które też tymi obrazkami wzmocnił pan elementy werbalne stosowane w prezentacji. Ktoś jeszcze z jury chce powiedzieć? Prosimy jeszcze o opinię, o pytania. Może ja dopełnię tutaj wypowiedź pani profesor, bo mnie się wydaje, że użył pan tutaj pewnych takich chwytów z reklam farmaceutycznych. Chcecie być zdrowi? Jedzcie witaminy, bierzcie te albo tamte suplementy. Także to jest fajne i niezwykle skuteczne. To przyciąga właśnie tego odbiorcę. Mam natomiast takie pytanie merytoryczne jeszcze. Fajne cyklodekstryny, ale jak one się mają na przykład do takich bardzo klasycznych, powszechnych filtrów węglowych pod względem ceny, tak, i pod względem efektywności? Będąc szczerym, na razie to są etapy początkowe tych badań, więc na razie będę porównywał w kontekście farmaceutyków, ale argumentami przemawiającymi za tym materiałem i to jest tak naprawdę, już jak wspomniałem, szybki czas pracy, ale który prędzej bym wykorzystywał właśnie już na początkowym etapie uzdatniania ścieków przy tych ciągłym przepływie przez kolumnę i również zdolność do wygodnej regeneracji tych materiałów, gdzie możemy mieć 5-7 cyklów regeneracyjnych
Przez to, gdzie węgiel aktywny jest często problematyczny w tym kontekście, ponieważ trzeba stosować czasami bardzo silne, silnie stężone związki chemiczne, które czasami wymagają wyższych kosztów nakładów pracy przy regeneracji takich materiałów. A w przypadku takich filtrów na przykład, no jakbyśmy korzystali już w domu, no to te filtry, no nie regenerujemy tych filtrów, które korzystamy do wody kranowej. Po prostu te filtry idą już do kosza, więc to też trzeba brać pod uwagę. No jakbyśmy na przykład mogli w domu zregenerować taki filtr, też by było fajne, bo byśmy w ten sposób nie musieli się bawić w ciągłe kupowanie tych materiałów, filtrów. Więc też znowu mamy tutaj kwestie ekologiczne i kwestie ekonomiczne. No właśnie, i to jest kolejny ważny argument przemawiający za pana rozwiązaniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytanie, opinie, komentarze? Dobra, dziękujemy bardzo wobec tego. Dziękuję również. Zapraszam. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Wielkie oklaski. Następna osoba to pani Joanna Kruszyńska-Szwedo z Uniwersytetu Śląskiego, już tutaj do nas zmierza. Pani Joanna opowie nam o wpływie aktywności muzycznej na rozwój społeczny u dzieci w spektrum autyzmu. Powodzenia. Zapraszamy. Suzuki, japońskie, doskonale dopracowane, wszystkim znane. Czy podobnie jak mnie, pierwszym skojarzeniem przychodzącym wam do głowy są motory i samochody marki Suzuki? Otóż, jak się okazuje, to również utwory muzyczne opracowane przez światowej sławy japońskiego skrzypka Shinichiego Suzuki. Bo któż nie znałby piosenki Wyszły w pole kurki 3? Prawie ponad 100 lat, prawie 100 lat temu znany amerykański lekarz-psychiatra Leo Kanner zauważył, że u dzieci z rozwojem spektrum autyzmu zdolności i deficyty wzajemnie się przeplatają. Wiele z nich ma wyjątkowe zdolności muzyczne. Potrafią perfekcyjnie wykonać usłyszany wcześniej znany utwór muzyczny. Natomiast nieumiejętność nawiązywania bliskich relacji z drugą osobą może prowadzić do ich problemów psychicznych, takich jak depresja. To smutne, prawda? Według Światowej Organizacji Zdrowia spektrum autyzmu występuje u 1 na 100 dzieci. Aby pomóc im wyjść z izolacji społecznej, należy poddawać je treningom, grupowym treningom społecznym. W swojej pracy doktorskiej badam związek między grupowym graniem znanych utworów muzycznych opracowanych przez Shinichiego Suzuki, a rozwojem umiejętności społecznych u dzieci w spektrum autyzmu. Udział w grupowych zajęciach przy wykorzystaniu znanych utworów Shinichiego Suzuki wpływa na nawiązanie prawidłowych relacji z innymi, ponieważ dzieci uczą się wzajemnego grania i słuchania innych, a także podziwiania postępów, co w rezultacie powoduje, że chcą dorównać kolegom, koleżankom. W wyniku przeprowadzonego przeze mnie eksperymentu okazało się, że grupowe granie znanych utworów muzycznych jest doskonałym treningiem nie tylko umiejętności muzycznych, ale także jednym z najlepszych sposobów do nauki prawidłowych relacji społecznych. Kierując się słowami Jamesa Cleara, mała zmiana powoduje ogromną zmianę w życiu. Pomóżmy dzieciom spektrum nawiązać prawidłowe relacje przy wykorzystaniu, przy rozwijaniu ich wybitnych zdolności. Dziękuję za wysłuchanie. Bardzo dziękujemy. Och, jaka ekspresja, czerwona sukienka, ekspresyjna kobieta. Bardzo proszę, drogie jury. Pani Joanno, jak zobaczyłem slajd, to tutaj z panią profesor mówimy, o kurczę, Suzuki zginęło. Ale było Suzuki. Także cała prezentacja, tak jak motor Suzuki, pięknie to wszystko zagrało. Super, gratuluję. Ja dzięki pani i ekspresji, na którą Ola zwróciła się uwagę, po raz pierwszy miałam taki efekt, że musiałam się powstrzymywać, żeby zostać na fotelu, bo pani ekspresja i budowa tego wystąpienia spowodowała, czy ja mogę też do tego eksperymentu wejść. Byłam najgrzeczniejsza, ja też. I chciałam zwrócić Państwa audytorium uwagę na to, że pani Joanna zagrała dzisiaj z nami takimi dwiema
dwiema pozycjami retorycznymi, mianowicie zagrała liczbami. Proszę także zwracać uwagę na to, jak pozostali będą się prezentować, mianowicie żeby pokazać wagę swojego eksperymentu i dzieci, które cechuje ta dysfunkcja, pokazała, że 1 na 100 osób. To jest to skala do odniesienia dla bardzo szerokiego grona odbiorców. I po drugie zagrała z nami cytatami. Słyszeli Państwo nie tylko nazwisko Suzukiego, ale także jeszcze dwa inne obcobrzmiące nazwiska. Pewnie, choć ich nie znamy, nie musimy jako rzesza odbiorców, to pani Joanna z takim przekonaniem nam je zaprezentowała, że mamy pewność co do tego, że są to dla niej autorytety. Slajd jest też bardzo dobrze zbudowany, mianowicie hierarchicznie na skali umieszczony tak, że najpierw ich jest dwoje, a potem już grają w grupie. Rozumiem, że ten progres ma do tego właśnie doprowadzić. Gratuluję. Ja też chciałem jeszcze pogratulować. Po tych wszystkich słowach niewiele mi zostało do dodania, ale rzeczywiście ta ekspresja to jest coś, co trzeba docenić, dlatego że widać, że u pani te badania to nie jest coś wymuszonego, tak, tylko są już pani naturze. I słuchając tego, człowiek rzeczywiście ma wrażenie, że chciałby w tym uczestniczyć, a na pewno jest porwany tą pani pasją, bo ja myślę, że ta ekspresja wynika w dużej mierze właśnie z pasji prowadzenia tych badań. I to po prostu widać i to jest bardzo fajne i to trzeba zdecydowanie docenić, także jeszcze raz gratuluję. Czujemy się, myślę, porwani tą pani energią i chciałbym, żeby z taką energią pani tą pracę nie tylko w przyszłości obroniła, ale prezentowała dalej wyniki tego i w ten sposób szerszemu gronu przekazywała po prostu to, co pani zbadała, to, co z tego wyszło, bo jestem przekonany, że wyjdzie to bardzo ciekawie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z jurorów? Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz wielkie oklaski dla pani Joanny. Drodzy Państwo, półmetek. Pani Katarzyna Sindera, Instytut Inżynierii Chemicznej, PAN. Dokładnie tak. I tytuł prezentacji to będzie Człowiek w smogu, smog w człowieku, problem XXI wieku. Posłuchajmy. Szanowni Państwo, każdego roku na całym świecie zanieczyszczenia powietrza powodują śmierć prawie 7 milionów osób. 7 milionów osób jest to mniej więcej liczba, jaka mieszka w 20 miastach wielkości Katowic. 7 milionów osób jest to liczba, która mogłaby zamieszkać w 40 miastach wielkości Gliwic. 7 milionów jest to mniej więcej 20% populacji naszego kraju. Co to znaczy? Że po około 5-6 latach zanieczyszczenia powietrza na całym świecie zabiją taką liczbę osób, jaka mieszka w całym naszym kraju. Przyczyną śmierci u większości tych osób będą nowotwory, udary, choroby układu krążeniowego i oddechowego. Szanowni Państwo, moją pracą, pracą naukowca, inżyniera, jest projektowanie urządzeń, które służą do walki z zanieczyszczeniami powietrza. Są to tak zwane reaktory katalityczne. Nazwa może brzmi obco, ale zapewniam Państwa, że są znacznie bardziej rozpowszechnione, niż to się może na pierwszy rzut oka wydawać. Proszę, aby podniosły ręce wszystkie osoby, które są właścicielami samochodów z napędem spalinowym. To znaczy takimi tankowanymi benzyną lub gazem LPG lub hybrydowymi. No widzę, że sporo. A więc każdy z Państwa jest również właścicielem swojego własnego reaktora katalitycznego, który służy do oczyszczania spalin. Jest to tak zwany katalizator samochodowy. Znamy go również z tego zastosowania, że niestety tego typu urządzenia są często wycinane i kradzione z samochodów. Szanowni Państwo, wnętrze Państwa reaktora przypomina fabrykę. Są w niej robotnicy, czyli malutkie cząsteczki substancji zwanej katalizatorem. To one potrafią skutecznie rozprawić się z niebezpiecznymi zanieczyszczeniami. Jednak naukowcy, którzy zajmują się inżynierią chemiczną, napotykają na problem. Jak zmieścić dużą ilość robotników w objętości reaktora w taki sposób, aby każdy miał wolne miejsce do wykonywania pracy
i nie musieli stać jedni na drugim. Rozwiązaniem jest zastosowanie pewnego rodzaju rusztowań, czyli nośników katalitycznych, na których ci robotnicy mogą być umieszczeni. Moim zadaniem, zadaniem naukowca z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, mojego promotora oraz naukowców, z którymi pracuję na co dzień, jest udoskonalanie kształtu takich nośników, aby jak najlepiej, najefektywniej wypełniały objętość reaktora. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy pani Katarzynie Sindera i prosimy standardowo o pytania, opinie, komentarze. Pani Katarzyno, pierwsze co zrobię, jak wrócę do domu, to sprawdzę, czy mam katalizator w samochodzie. A co do prezentacji, no to musiałbym się powtórzyć z tym, co już mówiliśmy na eliminacjach. Wszystko jest tutaj tak precyzyjnie powiedziane, tak zaprezentowane, że ja żadnych pytań nie mam, dla mnie jest wszystko jasne. Jedyna moja obawa dzisiaj to właśnie, czy katalizator jeszcze jest w samochodzie. I to wszystko. Przekazuję głos dalej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, katalizator też sprawdzę. Mam nadzieję, że jest. Natomiast bardzo mi się podobał sposób pani prezentacji, bo zaczęła pani tak wręcz posępnie, mówiąc o rzeczach, które no nie są miłe. Tak? Śmierć 7 milionów osób rocznie to nie jest coś, nad czym możemy przejść do porządku dziennego. I to było w pani mowie ciała, intonacji głosu oddane. A kiedy zaczęła pani mówić o swoich badaniach, to już było inaczej. Tak? To bardziej ciepło, z uśmiechem. Także bardzo mi się podobało właśnie to połączenie treści, którą pani prezentowała, właśnie z pani mową ciała, głosem, i dla mnie był to bardzo spójny przekaz i to jest na pewno bardzo, bardzo duży plus. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Nie wiem nic o inżynierii chemicznej, albo po pani prezentacji wziąłbym pod uwagę, czy w nowym życiu nie pójść i nie studiować tego kierunku. Zrozumiałam wszystko, absolutnie, co pani do mnie powiedziała i widzę, jak ważne jest to, co pani robi. Jeśli chodzi o tą sferę autoprezentacji, po pierwsze, świetny slajd, który nie pozwala zapomnieć, na jaki problem pani odpowiada badaniami. Minimalistyczny obrazek i statystyka, które są niezwykle istotne. Świetne porównania, które zobrazowały nam, jaka jest skala problemu. Świetne porównanie katalizatora z fabryką. Od razu człowiek sobie to wizualizuje i tych robotników w środku. Więc ja nawet nie tyle sprawdzę, czy mam katalizator, ale czy tam przypadkiem w środku ktoś nie siedzi. Bardzo mi się podobała też bezpośredniość, bo pani najbliżej do nas podeszła. I też uśmiech na twarzy, też zwróciłam uwagę na to, na co Tomek, że najpierw tak posępnie, a potem jak zaczęła pani mówić o swoim badaniu, to pani po prostu miła. I co jeszcze chciałam docenić, tą naturalność, która się przejawiała między innymi tym, że w trakcie prezentacji patrzyła pani też na boki, próbując objąć wzrokiem całą publikę, a nie tylko te osoby, które pani ma naprzeciwko. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja może dodam na temat samego tytułu. Bardzo mi się podoba ta rymowanka. Fajnie. Dziękuję. Pani to wymyśliła. No i też poprę głosy moich przedmówców, że tak fajnie bawiła się pani głosem. Dziękuję. To jest niezwykle trudne czasem i to wskazuje już na taki wysoki kunszt w prezentacjach popularno-naukowych. Widać było tą pewność w prezentacji. Widać było, że dobrze pani przemyślała i wiedziała pani, co pani chce nam powiedzieć, co pani chce nam przekazać. Te katalizatory być może nie są, powiedzmy, takim tematem, który jest bardzo dobrze odbierany, rozumiany przez szeroką publiczność, ale doskonale pani to przedstawia. Dziękuję bardzo. Jest to naprawdę bardzo dobrze zrozumiałe, chociaż z inżynierią chemiczną mam gdzieś tam różne powiązania w swojej pracy naukowej. Z katalizatorami też miałem przygodę przy okazji fraktali, bo w przypadku wielofazowych katalizatorów to takie tam różne ciekawe rzeczy wychodzą, ale właśnie te sprawy związane z katalizatorami, w ogóle to słowo jest takie no, odrzucające, bym nawet powiedział, dla osoby, która nie jest związana z nauką, i pani potrafiła to przekazać w sposób bardzo taki przyjazny. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Ja się do rymowanki i zachwytu nad nią dołączam, bo ma się rzesza ludzi bawić także Państwa radością i ekspresją z wykonywanej pracy naukowej. To się udało także i w tym, ale także proszę zauważyć, proszę Państwa, siedzący na widowni, jak siebie pozycjonuje na slajdzie pani Katarzyna. Pani Katarzyna ma czcionkę zdecydowanie większą, kilka punktów przed tematem, tak jest, przed tytułem, więc proszę zapamiętać jej nazwisko, a nie, plus na czerwono, tak jest, a nie tytuł i rymowanka oraz rytm, który tam jest zachowany. Dziękujemy pani bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy pani Katarzyno. W międzyczasie może przypomnimy, bo to już był piąty dzisiejszy prezentacja. Finalista, o tym, że szanowni państwo, możecie państwo głosować. Wręcz będziemy bardzo sugerować, żebyście państwo głosowali. Można robić notatki, można już dawać jakieś pomniejsze punkciki, bo trzeba będzie wybrać, Olu, docelowo trzy osoby, czy wszystkich punktujemy? Jedną, jedyną. Jedną, to już to w ogóle. To jury wybiera trzy, a my no mamy właśnie. Po prostu takiego naszego, słuchajcie, faworyta. To będzie ciężkie. Bardzo was prosimy, pamiętajcie o tym, oddajcie głos, zarówno elektronicznie, kiedy oczywiście wam powiemy, bo na razie link jeszcze jest nieaktywny, a państwo oczywiście w wersji analogowej. No a my co, jedziemy dalej. Oczywiście. Numer 6, czyli pan Kacper Kuta, Politechnika Śląska. Dedal czy Ikar? O żywotności satelit. Brawo. Szanowni państwo, wyruszmy na chwilę do świata mitów. Dedal z wosku i piór tworzy skrzydła, dzięki którym będzie mógł latać. Przestrzega jednak swojego syna, że mają one ograniczoną żywotność, czyli będą działać niezawodnie tylko przez jakiś czas i w określonych warunkach. Historia kończy się tragicznie. Skrzydła zawodzą, a Ikar umiera. Wróćmy do tu i teraz. Zamiast skrzydeł budujemy rakiety, spacerujemy po Księżycu i ruszamy w kosmos. Już teraz na nocnym niebie wiele świetlistych punkcików to właśnie zbudowane ludzką ręką sztuczne satelity. I choć wosk i pióra zastąpiliśmy nowoczesnymi komputerami i materiałami, to pewne problemy mamy wciąż dokładnie takie same jak mityczny bohater. Jakie? 1362 waty na metr kwadratowy. To wartość tak zwanej stałej słonecznej, czyli ilość energii, jaką Słońce dostarcza każdemu obiektowi w takiej odległości jak Ziemia. Ponadto satelita w czasie pracy, podobnie jak domowy komputer, również generuje ciepło. Czy to dużo? Łącznie wystarczająco, żeby światłoczułą matrycę, czyli oko naszej satelity, rozgrzać do 100 stopni Celsjusza w 30 sekund. A ponadto w cieniu problemem będzie chłód głębokiego kosmosu. Co znaczy chłód 4 stopnie powyżej zera absolutnego, czyli temperatury, w której ustaje ruch cząsteczek. I chociaż satelita oczywiście nie będzie nigdy aż tak chłodna, to nadal musi radzić sobie z ogromnymi różnicami temperatury. Próżnią, promieniowaniem kosmosu, a tylko 40% dożywa swojego pierwszego roku. Analizując żywotność, sprawdzam, które parametry są istotne. Badam, jaki wpływ mają skrajne temperatury na układy elektroniczne satelity. Co więc? Dedal czy Ikar? Tu nie ma odpowiedzi. Wszystko zależy od celu naszej misji. W moich badaniach analiza żywotności układów elektronicznych sztucznego satelity sprawdzam, co naprawdę ma wpływ na żywotność. Realizuję doktorat w firmie Capelabs, w której tworzymy polskie satelity. Chociaż wolę mówić, że pracujemy i ja pracuję, żeby Polska wzięła udział we współczesnym micie podboju kosmosu. Bardzo dziękujemy. Bo domyślam się, że pan skończył. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Drugie jury, bardzo prosimy o opinię, ocenę. Bardzo ekspresyjna prezentacja, dziękuję bardzo. Tak wręcz aktorsko pan ją przedstawił, ale w tym samym momencie bardzo pewnie, ciekawie pan opowiada, wyjaśnia pan wszystkie pojęcia, ale
nie sprowadzając tych pojęć do wyjaśniania najdrobniejszych szczegółów. Oczywiście zostawia pan pewne słownictwo i wymaga wiedzy od fajne, cenne, popularyzatorskie. Świetna intonacja, świetna mowa ciała. Gratuluję prezentacji. Po pierwsze, zaczął pan od historii, którą wszyscy znamy, więc naturalnie wszyscy weszliśmy, zaangażowaliśmy się w ten świat pana badań. Później się okazało, że mit jest klamrą, bo pojawił się na końcu i na początku, a włoski pióra stały się leitmotivem całej prezentacji. Bardzo mi się podobała intonacja, też zabawa mimiką. I może taki najmniej merytoryczny komentarz, może pan nie jest tego świadomy, chociaż z drugiej strony to wszystko jest tak zaplanowane, że kto wie, pana grzywka rewelacyjnie jakby współgra z tymi skrzydłami na slajdzie. Także gratuluję. Godzinę to było zamierzone. Panie Kacprze, prezentacja super. Powiem szczerze, że moja córka chodzi teraz do szkoły średniej, mają mity jako lekturę. I szkoda, że pan jej tych mitów nie przeczyta, bo robi pan to rewelacyjnie. Tutaj naprawdę slajd rewelacyjny już chwaliliśmy na eliminacjach. Piękna opowieść, piękna intonacja, super kontakt z publicznością. No i no cóż, gratuluję. I liczę na to, że te satelity na nas nie spadną jednak. To ja dołączę się jeszcze do tego teatralnego wątku, powiedziałabym, ze swojej perspektywy państwa komentarze o aktorstwie były inspiracją, ale dopiero post factum. Natomiast na mnie pan Kacper zrobił wrażenie producenta filmowego, nie aktora, czyli tego, który... I może dlatego, że też slajd bardzo przypomina plakat filmowy, więc ten kontekst kina bardzo się pan dobrze wpisał i tak synergicznie zagrało. Nie mówiąc już o tym, że pana poruszanie się i oszczędność, pana poruszanie się po scenie, a oszczędność w słowach jednak na początek, powtórzyły mi trochę i przypomniały wystąpienie Steve'a Jobsa prezentującego swój projekt iPhone'a w 2007 roku, więc w takich kontekstach ja odebrałam pana prezentację i gdyby to udało się powtórzyć w większej liczbie, to myślę, że efekt popularyzatorski by pan uzyskał. Ja myślę, że pana prezentacja była lepsza niż Steve'a Jobsa. Na pewno ciekawsza i myślę, że też dotycząca ważniejszych problemów niż jakiś tam iPhone. Natomiast bardzo mi się podobają właśnie te porównania, które pan użył, bo to nie tylko mit Dedala i Ikara, który wszyscy przecież znamy, ale także połączenie historii, starożytności z nowoczesną technologią. I to jest bardzo fajne, bardzo mi się to podobało. O tym slajdzie już tutaj była mowa i naprawdę bardzo, bardzo świetnie się to komponuje, ale także komponuje się to bardzo dobrze z panem. No, myślę, że mogę zaryzykować już twierdzenie, że wśród naukowców na pewno jest pan najlepszym autorem, aktorem. Wśród aktorów najlepszym naukowcem pewnie też. Natomiast wsłuchując się w pana prezentację, powiem szczerze, w pewnym momencie poczułem się jak ten biedny satelita, który jest tam targany tymi wszystkimi nieszczęściami i pechami. Dobrze, że aż 80 z nich ten pierwszy dzień przeżywa, prawda? 80% z nich. Także jeszcze raz gratuluję, życzę takiego dalszego zaangażowania, ponieważ widać, że jeżeli pan będzie się tak dalej w to wszystko angażował, to na pewno pana badania również zakończą się sukcesem. I też ten, na końcu ten polski akcent, który pan wyjaśnił, też bardzo mi się podobał, prawda? I firmowy. Tak. Lubimy być łechtani, jako czasami mamy trochę kompleksy, może z tego, że wywodzimy się jednak z Europy Centralnej, która przez długi czas była obarczona różnymi pechami i nieszczęściami, więc trochę nam potrzeba tutaj rzeczywiście tej stymulacji i tych elementów takich, że nie jesteśmy gorsi od innych, a wręcz przeciwnie, z tej pana prezentacji wynikało, że to pan tworzy te nowoczesne technologie i w pana rękach czujemy się bezpieczni. Jak te satelity. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Wielkie oklaski dla pana Kacpra Kuty z Politechniki Śląskiej. To była szósta osoba z naszej dziesiątki finalistów, a z numerem siódmym pan Eryk Goldman z Politechniki Śląskiej. Z tematem beton czuje. Czuję, idziemy.
Szanowni Państwo, pomyślcie o betonie. Co jako pierwszy przychodzi Wam na myśl? Czy jest zimny, twardy, może nawet brzydki? Myślę, że wielu osobom beton będzie kojarzył się właśnie w ten sposób. Ale czy zawsze musi tak być? Z problemem tym mierzył się betoniak Benjamin. Zawsze słyszał, że ludzie mają członków jego rasy za zimne, bezduszne istoty, jednak on tak naprawdę myślał, że są czymś więcej. I pragnął zmienić tą powszechną obiegową opinię na temat swoich pobratymców. Próbował różnych sposobów. Starał się być podporą, wsparciem dla ludzi, zawsze uśmiechać się, dzielić z nimi radością. Jednak nadal czegoś mu brakowało. Postanowił więc poszukać pomocy na Politechnice Śląskiej. No, w końcu tam na pewno znajdą się jacyś eksperci od betonu. Jakaż była radość Benjamina, kiedy spotkał się z naszymi naukowcami i okazało się, że wystarczy dodatek maleńkich cząstek węglowych, aby beton mógł prawdziwie odczuwać bodźce. W mojej pracy naukowej zajmuję się pomaganiem takim istotom jak Benjamin. Dodaję do betonu i innych materiałów cementowych bardzo niewielkie nanorurki węglowe. Tworzą one wewnętrzną sieć połączeń, wzmacniając zarówno parametry materiału, jak i nadając mu przewodność elektryczną, a w związku z tym umożliwiają nam pomiar odkształceń, czyli odczuwanie bólu przez konstrukcję. Stosuję je również w materiałach naprawczych, czyli takich inteligentnych plastrach, które po wyleczeniu rany pozwalają nam na monitorowanie stanu zdrowia. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć nie tylko mocniejsze konstrukcje, ale także monitorować ich zdrowie w całym cyklu życia oraz wcześniej reagować w przypadku wystąpienia jakichś urazów. Dodatek nanomateriału sprawia, że Benjamin może w końcu prawdziwie okazać swoje emocje, a dla nas ludzi oznacza nowoczesne budowanie. Jak zatem widzicie, beton wcale nie musi być taki zimny i nieczuły, a zwykły dodatek nanomateriału pozwala nam na stworzenie wspaniałych, bezpieczniejszych i inteligentnych konstrukcji przyszłości. Współtworzone przeze mnie materiały, mam nadzieję, już niedługo przyczynią się do popularyzacji tego rozwiązania. Jeśli następnym razem będziecie myśleć o betonie, może pomyślcie o nim nieco cieplej. Albo nawet przytulcie go. W końcu beton jest materiałem, który uwielbia wręcz ściskanie. Dziękuję. Dziękujemy panu Erykowi i panu Benjaminowi. Dziękuję za tą prezentację. Słuchając jej, szukałem słowa, jakby ją określić. I chyba go znalazłem. Ona była urocza. Ona była po prostu urocza. Naprawdę świetnie, bajecznie pan wręcz przedstawił ten wątek betonu, który raczej się kojarzy z czymś, no jak pan zaczął właśnie, z czymś takim zimnym, wcale nieprzytulaśnym, jeżeli mogę użyć takiego słowa, a właśnie pana prezentacja sprawiła, że no chciało się ten beton przytulić. Chciałbym zapytać pana jeszcze o kwestie merytoryczne, bo tych nanorurek ile musimy dodać, żeby nam połączyły się w taką sieć? Z moich badań, również literaturowych, wynika, że około 1% masy cementu, bo w takich właśnie jednostkach to się zazwyczaj przedstawia, czyli na przykład dla zaprawy cementowej to jest około 4,5 grama na jeden taki zarób, który nam tworzy próbki. W przypadku betonu to już będzie niestety trochę dużo, więc tu się zaczyna pojawiać aspekt ekonomiczny, bo tam już tego cementu jest 300 kilo, więc może być problem ekonomiczny, żeby dodać 1% nanorurek, ale może uda się coś wypracować jeszcze w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Eryku, bardzo się cieszę, że dzisiaj pan dokładnie wytłumaczył, dlaczego ten beton będzie czuł. Na razie jeszcze nie czuje, dopiero jak te nanorurki mu tam pan zamontuje, to wtedy będzie czuł. Także to jest coś, co faktycznie będzie fajne, bo będzie na bieżąco pozwalało monitorować, co się z tym betonem dzieje, czy on się dobrze czuje, czy się źle czuje, czy za chwilkę gdzieś tam pęknie, albo coś mu się stanie. No mówił pan, że tam 1% tych nanorurki tam będą monitorować, to może się okazać, że... A ja bym dodała merytorycznie właśnie, że chyba po raz pierwszy mamy przed sobą takiego mówcę, który miał dystans do swojego tematu. To znaczy, świat się nie zawali, jak mi wyjdzie, że to jest za drogie, a
albo się nie da tego zastosować. Przerzucimy się na coś. Jest już takim wyrazem. I żart, pan się bawił tym tematem, potrafił pan to obrócić w żart i to też sprzyja takiej percepcji szerokiej. Jak dla mnie uczłowieczył pan beton. Stanowicie świetny duet. Bardzo dobra prezentacja, schludna, elegancka, cały czas przypomina, o czym pan mówi. No i zapisałam sobie, co za zaangażowanie i entuzjazm do projektu badawczego. Znaczy, uśmiechał się pan cały czas tak, że ja się oduśmiechałam przez 2,5 minuty i to było super zobaczyć, że można z takim zaangażowaniem realizować projekt dotyczący betonu właśnie, więc dla mnie beton od dziś będzie miał zupełnie inne oblicze. I chciałam nawiązać jeszcze do czasu, no bo kto powiedział, że to musi być 3 minuty? To nie musi być tak naprawdę 3 minuty. Można w 2,5 minuty powiedzieć wszystko, co jest potrzebne, żeby być zrozumianym. Gratuluję. Dziękuję. Dziękujemy. Czy jeszcze jakiś komentarz, opinia? Nie ma. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy wobec tego. Brawa wielkie. Dobrze. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, panie Ryku. Czekamy już tutaj na środku na osobę z numerem 8. Numer 8 to będzie pan Krzysztof Grzyb z Politechniki Śląskiej. Czy konstrukcje budowlane potrafią mówić? Zapraszamy. Szanowni Państwo, kontynuujemy tematykę budowlaną, którą zaczęliśmy przed chwilą i zadajmy sobie pytanie, czy konstrukcje budowlane potrafią mówić? A jeżeli potrafią, to czy jesteśmy zdolni je usłyszeć i zrozumieć to, co chcą nam powiedzieć? 2 miesiące temu czytałem fascynującą historię o włoskim regionie Marche w środkowych Włoszech. Region ten został nawiedzony przez ogromną powódź, która spowodowała znaczące straty zarówno w ludziach, jak i w mieniu. 11 osób nie żyje, 2 osoby zaginione, zalane miasteczka, zalane domy, powalone mosty i drzewa. Obraz apokalipsy. I nie byłoby w tym nic dziwnego, że gwałtowna fala powodziowa wywołuje tak znaczące straty, gdyby nie fakt, że stojący obok starożytny most liczący 2000 lat ostał się bez szwanku. Co nam chciał powiedzieć? Że ma się świetnie? Wiemy, że nowoczesne mosty nie powiedzą już nic, bo wszystkie się zawaliły. W mojej pracy doktorskiej zajmuję się bardziej powszechnym obciążeniem niż takie obciążenie wyjątkowe, jakim jest powódź, bowiem jest to obciążenie wiatrem. Spotykamy się z nim każdego dnia. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że kiedy wiatr wieje na budynek, pojawiają się poziome siły oddziaływujące na konstrukcję. Jako projektanci musimy bezpiecznie przenieść tego rodzaju oddziaływania na fundament. W tym celu projektujemy elementy usztywniające. Na przykład w budownictwie mieszkaniowym, gdzie budynki są murowane, taką rolę pełnią murowane ściany usztywniające. Ich zadaniem jest bezpieczne przeniesienie choćby obciążenia wiatrem na fundament budynku. I choć rola tych elementów jest niezwykle ważna, ograniczają poziomy przemieszczenia konstrukcji, zapewniają nam sztywność całego obiektu, wciąż nie wiemy, jak liczyć te konstrukcje. Wciąż nie wiemy, jakie są rzeczywiste siły wewnętrzne pojawiające się w tych ścianach w czasie oddziaływania wiatru. W tym celu, aby rozwiązać ten problem i odpowiedzieć na te pytania, na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Budownictwa prowadzimy szereg badań pełnoskalowych budynków. Możecie Państwo zobaczyć model takiego budynku na slajdzie za mną. Przykładamy poziomą siłę, która reprezentuje nam oddziaływanie wiatru i analizujemy przemieszczenia, pęknięcia, deformacje. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii możemy też wyłapać te momenty, w których na początku pojawia nam się zarysowanie, w jakim miejscu, jak ono się rozwija. Dzięki takiemu podejściu możemy budować modele obliczeniowe, możemy rozwijać naszą wiedzę i uczyć się tego języka konstrukcji, jakim właśnie są pęknięcia i ugięcia stropów. Zatem, kiedy wejdziecie Państwo do budynku, warto się przyjrzeć ścianom, sufitowi, może coś pękło i może budynek chce Państwu coś powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof i jego konstrukcje budowlane, które mówią. Szanowne jury, przemówcie również, jak konstrukcja. My też przemówimy konstrukcyjnie. Konstruktywnie. Panie profesorze, konstruktywnie. Konstrukcyjnie i konstruktywnie. Zbudujemy jakąś konstrukcję naszej wypowiedzi. Na początku bardzo mi się podobało
pana wstęp, tak? Ponieważ nawiązał pan do poprzedniej prezentacji, tak? Czyli wprowadził pan jakiś taki element niespodziewany, bo wiem, że pracowaliście na pewno przez długi czas nad waszymi prezentacjami, a tu nagle trzeba wszystko wywrócić, dostosować się do zmienionych warunków otoczenia. I to jest bardzo fajnie, że pan właśnie do tego nawiązał i o tym i wspomniał pan o swoim poprzedniku. Bardzo ciekawa prezentacja. To, co mi się bardzo podobało, że też bardzo merytoryczna. Dowiedzieliśmy się pewnie dużo o konstrukcjach. Ja nie jestem inżynierem, więc mnie to fascynuje, bo się po prostu na tym nie znam. Ale teraz już wiem troszeczkę lepiej i już wiem, że czasami te konstrukcje mogą do nas przemawiać. Oby chyba jak najmniej, dlatego że przedstawiał pan tylko takie przemowy w sytuacjach katastrofy. Rozumiem, że te budynki, jak jest wszystko okej, to powinny milczeć. Zgadza się, ale rzadko wszystko jest okej. Dobrze, więc ja już zamilknę. Dobrze, że ma pan taką świadomość, że to czasem tak trzeba. Bardzo proszę. No to pan nas pocieszył, że tak powiem. I właśnie ta pana konkluzja na koniec, że wchodząc do budynku, to dobrze się rozejrzeć, czy nie ma żadnych pęknięć, to też jest takie pocieszające, ale to jest bardzo fajne i zabawne. Powiem, że zawsze mnie fascynowały te państwa badania, bo akurat w tym laboratorium miałem przyjemność i okazję być i prowadzić badania. Natomiast moje badania zazwyczaj odnoszą się do malutkich próbek, kilkuset milimetrowych zazwyczaj. Więc naprawdę robi to wrażenie, jak się wchodzi na tą halę i widzi się, jak męczycie takie wielkie konstrukcje. Natomiast mam takie pytanie. Świetnie pan nawiązał do tych mostów i do tego starego, historycznego mostu, który ustał przy tej powodzi. No więc w czym jest ten sekret dobrej konstrukcji? Może powiem tak, nie wiem dlaczego tamten most się nie zawalił. Przypuszczam, że takie budownictwo starożytne, ono jest przewymiarowane, jak my to mówimy. To znaczy, to są na tyle masywne obiekty, że one są w stanie wytrzymać dużo lepiej takie oddziaływania wyjątkowe. My optymalizujemy maksymalnie konstrukcję, jak się tylko da, oczywiście zgodnie z przepisami, ale jak widać, życie pokazuje, że różnie to bywa. Ja myślę, że to zawsze jest taki interdyscyplinarny temat, to znaczy zarówno wiedza projektanta, jak i współpraca z całym otoczeniem architektów, specjalistów różnych branż składa się na całość. Projekt budowlany to zawsze jest taka synergia, powiedzmy, branż. Nigdy to nie jest tylko i wyłącznie jedna osoba, więc myślę, że dobra współpraca to jest podstawa tego, żeby był sukces. Dziękuję. Zrobił pan tą odpowiedzią taką klamrę i ona doprowadziła mnie do refleksji o starożytności, ale pod postacią Arystotelesa, czy Kwintyliana, albo Cycerona. I już państwu tłumaczę dlaczego i gdzie widzę to porównanie. Tak jak ostał się ten most i okazało się, że cywilizacje mijają, kultury mijają, a on stoi, a niby to, co bardziej rozwinięte, współczesne, poznane, legło w gruzach, to w naukach humanistycznych mówimy, że po Arystotelesie wszystko już było i nic nowego nie stworzymy. Kompozycja trójdzielna, środki retoryczne, które państwo stosują do takich wypowiedzi, to już starożytności. Tam są te nasze mosty z kolei, humanistyczno-tekstowo-kulturowe. No, ja mam mieszane wtedy uczucia, kiedy taką dużą refleksję się historyczną wykonuję, co z tą naszą cywilizacją i z rozwojem. Poważnie teraz mówię. Natomiast cofając się na przykład o te 4 minuty, to kiedy pan pięknie nawiązał do poprzednika, to ja sobie tego Benjamina wyobraziłam, którym targają wiatry i wzbudził pan we mnie tą opowieścią taką potrzebę otulenia ich kołdrą, czy tych małych konstrukcji, które ty badasz, czy tych dużych, które badają panowie. A to, że chwalę się czymś takim i upubliczniam być może, pokazuje, że wzbudzili we mnie panowie pewien obraz, jakieś wyobrażenia, uruchomili emocje i to też ma tak działać w upowszechnianiu nauki. Dziękuję bardzo. To ja może jeszcze 2 słowa powiem. Fantastyczne nawiązanie do poprzedniej prezentacji. To strzał w dziesiątkę. Cała opowieść, począwszy od tego mostu, który tam się gdzieś ostał, poprzez takie bardzo fajne, według mnie przynajmniej, lekkie opowiedzenie
o trudnych rzeczach związanych z wytrzymałością materiałów, z wytrzymałością konstrukcji. Bardzo dla mnie fajnie pan to opowiedział. Nie wiem jak inni, mimo że trochę jest łatwiej, bo jestem mechanikiem też z wykształcenia, ale według mnie bardzo fajnie pan to poopowiadał. No i taki duży luz, spokój, podchodzenie do publiczności. Wszystko mi tutaj pasowało. Gratuluję. Dziękuję. Merytoryczna, logiczna, zrozumiała prezentacja na temat niezwykle ważny. Budzi pan u mnie poczucie bezpieczeństwa sposobem, w jaki pan opowiada. To chyba dobrze, bo zajmuje się pan budownictwem, więc jest szansa, że może będzie mniej pęknięć. Oby. I slajd, co prawda nie jest minimalistyczny, nie jest jakoś specjalnie nowoczesny, ale jest idealny, bo uwiarygadnia pana jako eksperta w tym obszarze, którym się pan zajmuje. Gratuluję. Dziękuję. O odpowiednim rozmiarze. Tak, orzełek się tutaj rzuca w oczy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panie Krzysztofie. To była 8. prezentacja, pan Krzysztof Grzyb z Politechniki Śląskiej. No ale kolejna również będzie troszkę budowlana chyba z tego, co widzimy. Tak, zaraz się dowiemy, czy aby na pewno. No, pani Katarzyna Nowak, Politechnika Śląska. Krzywy familok w piekarach, czyli o nowych możliwościach prostowania budynków. Słów kilka. Proszę, kilka słów. W takim razie ja zamykam to budowlane trio. Tylko zapytałam, mam takiego sąsiada, pana Gerarda. I pan Gerard to jest przesympatyczny człowiek, naprawdę. Taki zwykły, normalny, można nawet by rzec, zwykły, statystyczny mieszkaniec piekar śląskich. No i kiedyś zadałam takie pytanie związane nawet z aktualną porą roku. Panie Gerardzie, będzie taki zmarznięty, dlaczego panu tak zimno, może by pan pojechał gdzieś na wakacje, pan tak dawno nie był na żadnym urlopie, może jakieś ciepłe kraje, no gdzie pan nie był? Włochy, tam są przesympatyczni ludzie, przepyszne jedzenie, ciepła pogoda, super zabytki, północne Włochy. No, był pan może w Pizie, widział pan Krzywą Wieżę w Pizie? Przysłałam taką odpowiedź. Pani Kasiu, ale po co ja mam jechać taki szmat świata, jak ją u nas pełno krzywych chałupów u nas na Szarleju? No i ja się tak zaczęłam wówczas zastanawiać, czy to jest warunek konieczny, te nasze wychylone od pionu budynki, coś, co jest wpisane na stałe w nasz krajobraz, czy może raczej problem inżynierski do rozwiązania? Z racji tego, że ja jestem inżynierem, to zdecydowanie ta opcja numer dwa. Dlatego też łącznie z moim promotorem z Wydziału Budownictwa naszej Politechniki wpadliśmy na super innowacyjny pomysł takiego projektu fundamentu, który składa się z dwóch części i w miarę wychylenia budynku od pionu ta jedna część przesuwa się względem drugiej, powodując wyprostowanie obiektu budowlanego. Zapewne też państwo słyszeli o smart technologiach. Słyszeli państwo o inteligentnych budynkach, ponieważ tak, budynki jednak mogą być inteligentne. Państwo na pewno, jakbym tak się zapytała o rzeczach smart, zaraz by mi wyciągnęli telefon. No pewnie, oczywiście, zaraz to sobie nastawię. Za godzinę ma być poodkurzany dom, wyprane, wysuszone pranie, ma być cieplutko. A co by się stało, jakbym połączyła te dwie rzeczy? Ten mój innowacyjny sposób z jednym kliknięciem przycisku na telefonie, tablecie, pilocie. Jakbym to zrobiła, siłowniczki przesunęłyby tą jedną część fundamentu, doszłoby do wyprostowania obiektu budowlanego i co? I każdy byłby, chodziłby może nawet, chodziłby dumnie wyprostowany w wyprostowanych obiektach na szkodach górniczych. Dziękuję za uwagę. Brawa wielkie. Dziękujemy pani Katarzynie. I standardowo prosimy o opinii i pytań kilka. No drodzy państwo, tu odkrywamy dzisiaj, że tak, beton czuje, konstrukcje mówią, jeszcze są inteligentne. I to dzięki tylko temu, że pani Kasia opracuje siłowniczki, które będą je prostować. Fantastyczna prezentacja, gratuluję. Dziękuję. Ja tylko dodam, że dobrze, że nie wymyślono tych technologii kilkaset lat temu, bo byśmy nie mieli krzywej wieży. Ale tak na poważnie, to myślę, że powinniśmy jeszcze rozważyć taką nagrodę zespołową. Bo
ponieważ tu nam się komponują właśnie tematy. Zgadzam się. Koledzy chyba też się zgodzą, tak? Będzie problem, żeby to rozstrzygnąć, coś czuję. Natomiast bardzo mi się podobał ten wstęp i w ogóle pani narracja, tak? Ponieważ jako widzowie mogliśmy zostać wciągnięci w tą narrację, która była momentami śmieszna, ale też niosła pewne treści i przekazy i to było bardzo ważne. Bardzo mi się podobał taki styl trochę reporterski. Tak, że pani opowiada o swojej pracy, ale troszeczkę z boku, jak reporter, który coś tam relacjonuje, ale jednocześnie w dalszej części jest pani w to zaangażowana, właśnie prezentuje swoją opinię i widać taki ciepły stosunek do tej pani badań. Dlatego bardzo, bardzo mi się to podobało. Ja wysłuchałem tej prezentacji bardziej jakbym siedział w kuchni z koleżanką i opowiadałaby mi właśnie, jak to jest z tymi familokami. Świetnie pani połączyła tą historię z badaniami, które pani prowadzi i nie wiem, w którym momencie to się stało, ale z historii pana Gerarda przeszliśmy do inteligentnych konstrukcji i nawet nie zauważyłem, w którym momencie to się stało. Także naprawdę gratuluję kunsztu. Dziękuję. Mnie się wydaje, pani Kasiu, że dziś pani swobodą i tym stylem reporterskim jednak przykrywała stres, jaki panią dzisiaj zjadł. Po czym to widzę? Ja tutaj mam przyjemność drugi raz wysłuchać prezentacji pani Kasi i ja wiem, jak ona potrafi mówić po śląsku, a dzisiaj się nie udało do końca. Tak sobie myślę, że Gerard to dzisiaj chyba był po kursie jakimś języka polskiego. Więc dzisiaj ta swoboda była chyba przykrywką dla stresu i mamy tak inteligentnego, jak powiedziałeś, otulonego w kołderkę Beniamina, tak, który czuje. Faktycznie temat do regionu i pani doktoratu zbliżony i poprzednie również, więc to, co jest bliskie w przestrzeni geograficznej, w przestrzeni kulinarnej, takim audytorium, do którego państwo mówią, to też jest bliskie. I tu ten familok widoczny na slajdzie, Gerard słyszany przez nas i miasto także, nawet Szarlej, prawda, to zagrały dobrą rolę w tym upowszechnieniu. Czyli to już wszystkie opinie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za prezentację. Bardzo dziękujemy pani Kasiu. Mamy ostatnią osobę. Do brzegu. I na brzegu czeka na nas osoba z numerem 10. Tak, jest to pani Anna Ledwoń, Śląski Uniwersytet Medyczny. I pani Anna przedstawi nam prezentację pod tytułem Wirtualna rzeczywistość przyszłością stomatologii. Brawa. Kto z państwa lubi chodzić do stomatologa? Tak myślałam, że za wiele was nie będzie. Czy myśląc o wizycie stomatologicznej słyszycie w wyobraźni odgłos wiercenia? Myślicie o bólu i nieprzyjemnych wrażeniach? Lęk przed wizytą stomatologiczną jest poważnym społecznym problemem. Prowadzi do zaniedbań nie tylko w obrębie zdrowia jamy ustnej, ale i całego organizmu. W swojej pracy naukowej badam możliwość wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w celu zmniejszenia odczuwanego przez pacjentów stresu. Badania naukowe pokazały, że jest to metoda skuteczna u dzieci. Dlaczego więc nie spróbować pomóc w ten sposób pacjentom dorosłym? Praca nad doktoratem jest fascynująca, ale zarazem bardzo czasochłonna, dlatego musicie mnie państwo zrozumieć, że gotowych wyników moich badań wam jeszcze nie przedstawię. Na szczęście mam dla państwa dzisiaj wyniki badania pilotażowego, oceniające stosunek pacjentów stomatologicznych do tematyki wirtualnej rzeczywistości oraz charakterystykę ich preferencji w zależności od płci oraz wieku. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 100 pacjentów oczekujących na wizytę w 3 różnych klinikach województwa śląskiego. Ankieta była anonimowa i dobrowolna. Składała się z 4 pytań. Pierwsza część zawierała charakterystykę ankietowanych, podczas gdy ostatnie, to najważniejsze pytanie, sprawdzało co, jeśli w ogóle, pacjenci chcieliby oglądać w wirtualnej rzeczywistości.
Ku mojej wielkiej uldze. 87% ankietowanych odpowiedziało, że chcieliby skorzystać z wirtualnej rzeczywistości w trakcie swojego leczenia. Najczęściej wybieraną odpowiedzią była natura, projekcja krajobrazów, spacer po plaży czy górska wędrówka. Jeżeli chodzi o grupy wiekowe, osoby młode chętniej niż pacjenci powyżej 56 roku życia skorzystaliby z takiej nowości w trakcie swojego leczenia. 93% do 71%. Jeżeli chodzi o płeć, mężczyźni chętniej niż kobiety. Jednakże, niezależnie od płci oraz wieku, na pierwszym miejscu wciąż pozostawała natura, krajobrazy na zmianę z filmem przyrodniczym. I ta dominacja natury nie jest przypadkowa. Istnieją badania naukowe udowadniające uspokajający wpływ środowiska naturalnego. Wizyta stomatologiczna jako czynnik stresowy wyzwala w pacjentach potrzebę szukania spokoju, na przykład poprzez kontakt z naturą, nawet tą wirtualną. Zresztą, kto z Państwa oglądał w niedzielne popołudnie film przyrodniczy, wsłuchując się w głos Krystyny Czubówny, ten wie, jak kojące potrafi to być. I na koniec krótkie wyznanie. Nawet stomatolog jest czasem pacjentem na fotelu. I ja, mając tą wątpliwą przyjemność w zeszłym miesiącu, marzyłam, ściskając antystresowe piłeczki, żeby ktoś taki film przyrodniczy mi wyświetlił. Po pierwsze dlatego, że słuchanie odgłosu wiercenia po tej drugiej stronie fotela nie należy do przyjemności. A po drugie, patrzenie w sufit przez prawie godzinę nudne. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. No dobrze, okay, ja idę dobrze. Tutaj. To ty idź, dobrze. Pani Aniu, bardzo dziękujemy. Drogi jury, bardzo prosimy o komentarz. Pani Aniu, po pierwsze gratulacje za slajd. Rewelka w stosunku do tego, co było na eliminacjach, to jest... No, starałam się dostosować do oceny razy lepsze. Również coś a la taki plakat filmowy. Bardzo ładnie Pani opowiedziała o tych badaniach ankietowych, o których tak Pani troszkę zawidem mówiła na eliminacjach. Bardzo ładnie Pani powiedziała, jakie były wyniki, czego oczekują mężczyźni, czego oczekują kobiety. A na koniec jeszcze Pani dodała własne refleksje, własne przemyślenia, własne doświadczenia. Opowiedziała Pani, jak to jest być pacjentem lekarza, stomatologa, jak to jest nudno patrzeć w sufit i słyszeć to wiercenie. Super, dla mnie bardzo fajna prezentacja, gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja podziwiam tematykę, wartość jej także utylitarną, więc tu pełna zgoda co do tej. No, znaczy zgadzam się z Panią, przekonaną do tych wartości merytorycznych. Pani Ania, proszę Państwa, jest chyba dzisiaj z wszystkich kandydatów występujących przed Państwem najlepszą ilustracją tego, jak dobrze robi wypłukanie ust płynem niegazowanym przed wystąpieniem stresującym. Ponieważ Ani najbardziej było to odczuwalne audytywnie, czyli dla ucha, że z każdą nanosekundą wzrasta suchość warg, suchość w ustach, a pozwalam sobie to powiedzieć, bo jesteśmy w temacie takim stomatologicznym, więc mówię. I przyszło mi do głowy, kiedy Pani poruszała właśnie taki wątek osobisty, czyli jak Pani się nudzi, jak to przykre i tak dalej, to we mnie powstało pytanie takie, bo w gabinecie, który ja odwiedzam, wypuszczają telewizję, pewną stację, a w tej stacji w godzinach porannych, ale też wieczorem, albo odtwarzane, albo premierowe odcinki paradokumentu Dlaczego ja? I myślę, że wiele osób mogłoby się utożsamić z tytułem tego serialu na fotelach dentystycznych. Fajny temat badań i fajna opowieść, bardzo spójna. Ja zwróciłam uwagę na to, jak Pani intonowała i gestykulowała, bo to bardzo fajnie urozmaicało przekaz. Niezależnie jakby sam temat był na tyle ciekawy, że nawet bez tej gestykulacji i intonacji słuchałabym od początku do końca z dużym zainteresowaniem. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja już na koniec, ostatni raz. Ponieważ jesteśmy na Politechnice, nie wiem, czy Państwo zauważyliście te elementy właśnie, które wiążą medycynę z Politechniką. Ten ząb taki, bardzo, bardzo ładny. W ogóle ten slajd jest super i to, co mi się Pani bardzo podobało w tej prezentacji, że
Poruszyła Pani mnóstwo wątków, ale bardzo umiejętnie. Nie spowodowało to powstania jakiegoś chaosu. Mieliśmy i Krystynę Czubówną i mogliśmy trochę poczuć się w tym gabinecie stomatologicznym. Dobrze Pani grała na emocjach i to jest naprawdę niesamowita wartość. I to, co mi się bardzo podobało, to przekaz merytoryczny, ponieważ zaprezentowała też Pani wstępne wyniki swoich badań. I jak to się wszystko udało zrobić w 3 minutach, naprawdę nie wiem. Jestem pełen podziwu. Gratuluję. Dziękuję bardzo. No, bardzo mi się podobało i ten początek, jak Pani zaczynała. Czy ktoś lubi chodzić do dentysty? No, naprawdę, takie kontrowersyjne pytanie bardzo dobrze skupia uwagę. I myślę, że taki był zamysł tego wstępu do prezentacji. I mając już mikrofon w ręku, chciałbym zapytać właściwie o takie merytoryczne kwestie, mianowicie ta wirtualna rzeczywistość, czy no, odczuwając ból podczas wykonywania zabiegów dentystycznych, rzeczywiście ta wirtualna rzeczywistość potrafi to jakoś niwelować? Z własnych badań niestety jeszcze tego nie mogę powiedzieć, natomiast z tego, co wyczytałam w literaturze, badania prowadzone z wykorzystaniem dzieci i nastolatków pokazywały, że oni w ankiecie przeprowadzonej po wykonanym leczeniu zgłaszali rzeczywiście, że w ogóle było albo mniej bolesne, albo praktycznie w ogóle żadnych dolegliwości bólowych nie wykazano. Więc głęboko wierzę, że ta sama metodyka zadziała w podobny sposób u osób dorosłych. No, myślę, że psychika ludzka jest po prostu niesamowita i tu jest właśnie takie działania, podejrzewam, że te kojące obrazy, te kojące scenerie potrafią właśnie ten ból niwelować. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Pani Aniu, wielkie oklaski. Dziękujemy bardzo za komentarz jury. No i co, szanowni państwo, wszyscy finaliści dzisiejszego wieczoru się nam zaprezentowali, zatem czas na decyzję. Czas na decyzję jury. Czas na również decyzję państwa, czy tutaj zgromadzonych, czy zdalnie. Bardzo prosimy o zastanowienie się, o przemyślenie wszystkich dzisiejszych prezentacji i dajemy czas do godziny 20.05, może tak? 5 minut po 20.00. Pół godzinki będzie link aktywny dla Państwa, którzy głosują tutaj na sali. My pozbieramy te głosy od Państwa. Natomiast zakładamy, że w jury już w głowie ma jakiś plan i dajemy Wam, moi drodzy, 35 do 40 minut, czyli 20.15. Mamy nadzieję, że będziemy mogli poznać werdykt. Ja jury tutaj oddam Basi na przechowanie. Natomiast Państwa bardzo serdecznie zapraszamy w przerwie na poczęstunek tutaj w sali obok i 20.20 spotykamy się z powrotem, oczekując 15. O, dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. 20.15 oczekujemy werdyktu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Jak zwykle nie wyrobiliście się do 15, bo ja to od razu wiedziałam, że na pewno będziecie się strasznie, strasznie kłócić, ale ponieważ mamy tutaj mediatora, negocjatora, to wszystko się skończyło dobrze i po burzliwych obradach jury wyłoniło, moi drodzy, zwycięzców. Ciężko było? Powiedzcie dwa słowa. Nie było łatwo. A ciężko było? Było ciężko. Było ciężko. Nie było łatwo, drodzy Państwo, nawet było ciężko. Więc ponieważ było ciężko, to my chyba już powinniśmy teraz iść o krok dalej. To znaczy, zanim wskażemy zwycięzców. Dokładnie tak. Zanim wskażemy zwycięzców, to jeszcze chyba powiemy o tych nagrodach, które były oprócz tego pierwszego i drugiego i trzeciego miejsca. No tak, no to Jasiu, powiedz. Bardzo dobrze. Proszę. No to powiemy wobec tego. Może zaczniemy od firmy MT Systems. Zapraszamy wobec tego panią Agatę Buchcik. Zanim wręczymy pierwszą, drugą, trzecią nagrodę, pani Agata ma swojego faworyta inżynierskiego. Tak, czy my mamy, przepraszam, przygotowany voucher tutaj? Bardzo proszę, voucher. Pani Bata z voucherem idzie. Pani Agato, któż to jest tym wybrańcem inżynierskim? Po długich rozmyślaniach postanowiłam przyznać nagrodę inżynierską panu Krzysztofowi Grzybowi. O, bardzo proszę, panie Krzysztofie, budownictwo górą. Gratuluję za swoją prezentację. Bardzo dziękujemy. Pani Agato, tak, do zdjęcia oczywiście bardzo się ustawić pięknie, tak. My potem jeszcze panią zaprosimy na sesję, tutaj na ściankę, także proszę się nie martwić, jeszcze panią fotografujemy dzisiaj. Bardzo serdecznie gratulujemy, wielkie oklaski. To zapraszaj, tak, bo ja myślę, że teraz powinniśmy zaprosić. No zaprosić tutaj wobec tego rektorów, tak, szanownych, tak. Zaprosić osoby, zapraszamy bardzo serdecznie. Pan rektor Trawiński, bardzo proszę, i pan rektor Pawełczyk, bardzo proszę. Dokładnie. Jako tutaj nasi gospodarze politechniczni. No i oczywiście nie może nam zabraknąć wspaniałego sponsora, bez którego nasi doktoranci nie dostaliby nagród. Ale rzeczywiście, na pewno coś tam się znajdzie. Pan prezes Bruno Garbiś z nami jest dzisiaj, bardzo serdecznie zapraszam. Panowie, dostaniecie na ręce pana rektora informacje, pierwsza, druga, trzecia nagroda i myślę, że możemy zacząć od trzeciej, żeby było tak bardziej emocjonująco. Szanowni Państwo, miejsce trzecie wędruje dla pana Ryka Goldmana. Ogromne oklaski dla betonu, który czuje. Pan Eryk Goldman, pan prezes i pan rektor wręczają tutaj nagrodę. Panie Eryku, proszę nie uciekać, proszę sobie zrobić zdjęcie z naszymi szefami. Wielkie oklaski. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy. Trzecie miejsce w piątej edycji firmy Tezis, pan Eryk Goldman. Miejsce drugie. Muszę wziąć okulary. Pan prezes założył okulary i już widzi, tak, że... Kacper Kuta. Tak. Drugie miejsce zajął pan Kacper Kuta. Ogromne oklaski dla pana Kacpra Kuty. Drugie miejsce w naszym konkursie i nagroda 3000 zł od naszych sponsorów. Dziękuję bardzo. Pierwsze miejsce, pani Katarzyna Sindera. Gratulujemy. Pani Kasiu, zburzyliśmy pani spokój. Ucieszyła się pani pięknie. Wielkie gratulacje. Nagroda w wysokości 4000 zł od naszych sponsorów wędruje w pani ręce.
Jeszcze raz przypomnimy, firma AJUT, pan prezes Brunon Gabryś oraz JAS FBG oraz KSSE są sponsorami nagród w tegorocznej edycji Freeminute Thesis. Jeszcze raz wielkie oklaski dla naszego pierwszego miejsca. I zaprosimy jeszcze jedną osobę tutaj do nas. Dokładnie, zapraszamy wobec tego jeszcze panią magister inżynier Barbarę Balon, przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Zapraszamy na scenę. Która wniesie nam nagrodę publiczności, dokładnie, ufundowaną właśnie przez URSD w tym roku. Pięknie, pięknie, pięknie. Uśmiechy i tutaj piękne zdjęcie. Basiu, my powinniśmy teraz jeszcze powiedzieć, kto to, bo ty chyba, że chcesz to sobie do domu zabrać. Tak widzę, że się przywiązałaś. Basia wyszła i stwierdziła, że w sumie wyjdzie, prawda? Tak, ktoś. No to powiedz nam, kto bardziej zasługuje. Wiesz? Nie wiesz. Nie wiesz? No to. Jasiu, no to podzielmy się tą radosną nowiną. No to dobra. Nowiną. To ja powiem tylko, że to nie był numer 1, ani 2, ani 3, ani 4, ani 6, ani 7, ani 8, ani 9, ani 10. To był numer 5. Pani Katarzyna Sindera. Proszę, proszę. Tym bardziej złożony spokój. Pani Kasiu, zapraszamy. Nasi wspaniali widzowie zadecydowali, że nagroda publiczności wędruje do pani. Piękne zdjęcie, drodzy państwo. I że skoro już jesteśmy przy tym, że robimy sobie zdjęcia, to bardzo serdecznie zapraszamy na scenę wszystkich pozostałych finalistów. Drodzy państwo, chodźcie, zapraszamy. Chodźcie do nas. I sądzę, dla że was naprawdę również mamy upominki. Bardzo panie wielkie. Rektorze, bardzo bym prosiła, ja to przytrzymam. Bardzo wielkie brawa również się należą wszystkim finalistom, bo każdy z was przygotował. Wielkie brawa. Wielkie oklaski dla naszych finalistów 5. edycji Freeminute Thesis Śląsk. Nasi finaliści otrzymują firmę ProScience i wydawnictwo naukowe Helion. Drodzy państwo, the more the merrier, prawda? Skoro już mamy wszystkich, to teraz jeszcze zapraszamy do tego wszystkiego. Szanowne jury, drodzy państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na środek, żebyśmy mogli wam bardzo serdecznie podziękować za waszą pracę. Chodźcie, chodźcie do naszych finalistów. Ogromne oklaski dla naszego jury, które brawa. Ciężko pracowało. Wielkie brawa. Pani profesor Iwona Lewe, pan profesor Tomasz Francuz, pan profesor Robert Michnik, pan profesor Andrzej Katunin i pani Natalia Osica. Tutaj również coś dla was mamy. Panie rektorze, ja bym jeszcze raz prosiła. Panie rektorze, czy ja mogę prosić? Jeszcze mamy upominki dla jury. Tak. Jak jury skończył ściski, to akurat. Dobrze, okej. Tak. Drogie jury, jesteście z nami 5. rok. Bardzo się cieszymy, że mamy tak wspaniałych ekspertów, zarówno merytorycznych, popularno-naukowych, profesjonalistów od naukowego PR-u. Bardzo miło was widzieć na żywo i gościć w Gliwicach. I co, jeszcze zanim zaprosimy wszystkich państwa do wspólnej pamiątkowej fotki, myślę, że to już taki troszkę czas na pożegnanie. Dokładnie tak. Ta 5. edycja Freeminute Thesis już powoli dobiega końca. Za chwilę jeszcze państwo będą zaproszeni do wspólnego zdjęcia. Sądzę, że każdy się dzisiaj dobrze bawił. Wszystkie te tematy, które były poruszone, wszystkie i czy z budownictwa, czy z kwestii medycznych, czy ciekawe i czekamy na więcej. W 5. finale śląskiego Freeminute Thesis dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna. Przede wszystkim naszym sponsorom, dzięki którym nasi wspaniali finaliści dostali takie świetne nagrody. Firma JAS FBG, AJUT i KSSE. Dziękujemy bardzo współorganizatorowi URSD za przepiękne pudełeczko dla pani Kasi. Drodzy państwo, dziękujemy władzom uczelni za umożliwienie organizacji takiej fajnej imprezy. Naszym wspaniałym jurorom za kawał dobrej roboty. Bardzo wam dziękuję. To naprawdę jest przyjemność z wami pracować. Państwu finalistom. Jestem z was bardzo, bardzo dumna, bo wspaniale przyjmujecie te nasze uwagi na eliminacjach. Widać, że naprawdę zależy wam, żeby te prezentacje były perfekcyjne. Wszystkie były fantastyczne. Każda była w swoim kunszcie idealna. Naprawdę szapoba. I drodzy
drodzy Państwo, dostarczyliście nam wyjątkowej popularno-naukowej rozrywki, natomiast cała ta rozrywka była możliwa dzięki... Przepraszam bardzo, aż straciłam głos z wrażenia. Dzięki tym organizatorom, którzy zorganizowali dla Państwa to wydarzenie, zespół CPN w składzie pani Ania Medoń, pani Beata Batejko, pan Witold Ścieżka, pani Ada Kasperska i pani Ola Wojaczek, obecni za kamerami, dzięki którym był możliwy streaming i głosowanie na naszą nagrodę publiczności, Łukasz Krawiec i Łukasz Romik oraz nieoceniony Jan Maroszek. No i sprawczyni całego tego zamieszania, pani profesor. Aleksandra Ziębińska-Buczyńska. Jak zwykle z rozmachem. Drodzy Państwo, brawo wielkie, wielkie oklaski dla nas wszystkich. I ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam na wspólną fotkę. Zapraszamy. Chodźcie, chodźcie. My też gdzieś ze sobą tutaj wejdziemy, nie? Mieścimy się gdzieś, nie? Tak, zawężmy się chyba troszeczkę musimy, nie? Właśnie, się troszkę tak... bliżej. Troszkę bliżej. Jasiu, chyba będziemy musieli sobie może dwa poziomy nawet zrobić jakoś gdzieś. Zapraszamy, zapraszamy. Chodźcie troszkę bliżej, tak żebyśmy się tutaj wszyscy zmieścili. Jasiu, gdzie jesteś? Tu. Chodź tu. O. Jasiu, my tutaj sobie. Dobra, o, proszę jesteśmy. Bardzo. Logo. Ta-da. Chwila dla fotoreporterów. Cieszcie się. Ścianka celebrycka. Czy już? No chyba wystarczy tego fejmu. Ach jej, musieliśmy wstać po prostu. Już dziękujemy bardzo wszystkim. Bardzo serdecznie. Wielkie oklaski dla Państwa. Jeszcze raz dziękujemy i dobranoc. Do zobaczenia na 6. edycji. Czy ja mogę prosić, żeby mi jury nie uciekło? Jury nie uciekać?